Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy wszystkich widzów Telewizji Trwami. Zapraszamy do rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który chcemy podjąć w czasie naszego spotkania na antenie Telewizji Trwam, to prawna ochrona życia i rodziny. Temat ten podejmujemy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pan dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, prawnik specjalizujący się w prawie konstytucyjnym. Szczęść Boże, serdecznie witam pana, panie pośle, na antenie Telewizji Trwam. Szczęść Boże, witam wszystkich telewidzów. Tak, widzimy jeszcze w klapie emblemat niepodległościowy. Jesteśmy tuż po uroczystości 99. rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 roku i też wkroczyliśmy już w tę setną, prawda, rocznicę obchodów tego jakże ważnego dla nas wydarzenia. Po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość. Panie pośle, z jakimi nadziejami pan wkracza w ten czas, tej pełnej, okrągłej rocznicy? Z dobrymi nadziejami. Widzimy, że wiele się zmieniło w ostatnich latach w Polsce. Myślę, że konsekwencją tej zmiany społecznej było zwycięstwo także Prawa i Sprawiedliwości 2 lata temu w wyborach, ale myślę, że to zjawisko jest szersze. To nie jest tylko kwestia ściśle rzecz biorąc polityki, ale tego, co się zmieniło w społeczeństwie. To widać po obchodach niepodległościowych w Polsce. Jeszcze 5, 7, 10 lat temu one były właściwie takim trochę przymusowym, sztucznym dodatkiem. Cały czas narzekano, że udział biorą tylko osoby starsze, że te obchody są sztampowe. Dzisiaj tego nie można powiedzieć. Jest olbrzymia ilość różnego rodzaju inicjatyw, ludzi młodych, biegów na orientację, biegów niepodległościowych, jakichś zawodów z tej okazji organizowanych. No i oczywiście te wielkie wydarzenia, jak Marsz Niepodległości, jak uroczystości we wszystkich miastach w Polsce. Także naprawdę widać, że ten patriotyzm w Polsce bardzo mocno w ostatnich latach się odbudował, odżył. A jakie zadania na ten czas setnej rocznicy? No myślę, że to jest setna rocznica, zawsze jest momentem szczególnym. To jedyna taka rocznica, kolejna tego rodzaju będzie, no na pewno nikt z nas jej nie dożyje. Myślę, że to jest też takie wyzwanie dla nas, żebyśmy lepiej zastanowili się nad tą wartością, jaką było odzyskanie przez Polskę niepodległości, suwerenności i myślę, że także nad dorobkiem tych pierwszych 20 lat Polski niepodległej. Myślę, że w ciągu tego roku wielokrotnie będziemy wracali do postaci, które symbolizują odzyskanie przez Polskę niepodległości. Z jednej strony Józef Piłsudski, z drugiej strony Roman Dmowski, Wincenty Witos, ale także Wojciech Korfanty, wielcy też wojskowi w Wielkopolsce, generał Józef Dowbor-Muśnicki, generał Stanisław Taczak. Sejm teraz, wspomniałem generała Dowbora-Muśnickiego, bo Sejm wkrótce uczci 150. rocznicę jego urodzin i 80. rocznicę jego śmierci. A to był dowódca powstania wielkopolskiego. Panie pośle, prawna ochrona życia i rodziny to temat, który podejmujemy w czasie naszego dzisiejszego spotkania. W tej pierwszej części na antenie Telewizji Trwam, w drugiej części na antenie Radia Maria. 17 sierpnia ruszyła obywatelska inicjatywa pod tytułem Zatrzymać aborcję. Jest to rzeczywistość związana z tym, aby zatrzymać proceder tak zwanej aborcji eugenicznej. Pan jako poseł również 27 października złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zbadania, czy ten przepis o tak zwanej aborcji eugenicznej jest zgodny z konstytucją. Panie pośle, czy wobec tego mamy dwie drogi, dwie różne drogi do osiągnięcia wspólnego celu? To są dwie dobre drogi do osiągnięcia tego samego celu, chociaż te drogi są jednak zupełnie inne. Z jednej strony mamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym pytamy, czy obowiązujący w Polsce przepis od wielu lat, ale od wielu lat budzący też kontrowersje i wątpliwości, jest zgodny z konstytucją, a w szczególności z kilkoma jej przepisami, z artykułem 30, który gwarantuje każdemu człowiekowi, że jego przyrodzona i niezbywalna godność będzie respektowana, z artykułem 38, który każdemu z nas zapewnia prawo do życia, i z artykułem
32 zasadą równości, wynikającym z niej zakazem dyskryminacji. No w tym wypadku dyskryminacji dzieci chorych względem dzieci zdrowych. Więc we wniosku pytamy o prawo, pytamy o konstytucję. Czy obowiązujący przepis umożliwiający aborcję eugeniczną jest zgodny z konstytucją? Natomiast w przypadku ustawy pytamy, czy taki przepis powinien obowiązywać i używamy do tego różnych argumentów prawnych, politycznych, społecznych, obyczajowych, religijnych. Natomiast w przypadku wniosku do Trybunału Konstytucyjnego koncentrujemy się na tej argumentacji konstytucyjnej, ściśle prawnej. Już w 1997 roku Trybunał Konstytucyjny zajął się sprawą konstytucyjności aborcji. Jakie wówczas miało to realne przełożenie na rzeczywistość? No, to było wielkie orzeczenie, można powiedzieć. Jedno z najważniejszych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Mianowicie Trybunał Konstytucyjny wówczas badał ustawę, która została wprowadzona, czy zmiany, które zostały wprowadzone po 93 roku, gdy rządził w Polsce Sojusz Lewicy Demokratycznej. Te zmiany polegały przede wszystkim na tym, że wprowadzono możliwość przerywania ciąży ze względów, tak zwanych względów społecznych, czyli w praktyce na życzenie. I Trybunał Konstytucyjny ustanowił, czy wyprowadził z konstytucji kilka ważnych zasad. Po pierwsze, zasadę, że życie przed nienarodzeniem jest życiem człowieka. Innymi słowy, dziecko nienarodzone jest człowiekiem. To było bardzo ważne stwierdzenie, dlatego że środowiska proaborcyjne uważały, że to jest rodzaj tkanki, płód nie jest człowiekiem, nie korzysta z żadnych praw, no bo jest to właśnie jakiś albo że w ogóle nie jest to człowiek, albo że jest to jakaś istota ludzka, używano różnych eufemistycznych określeń. Natomiast Trybunał powiedział klarownie, że jest to człowiek. Po drugie, Trybunał powiedział, że człowiek także w okresie prenatalnym, czyli przed urodzeniem, cieszy się ochroną życia. Jest chroniony prawnie. I po trzecie powiedział, że przysługuje mu prawo do życia. I to były te najważniejsze zasady, które Trybunał wywiódł z obowiązujących wówczas przepisów konstytucyjnych i na ich podstawie doszedł także do wniosku, że aborcja ze względów społecznych jest niekonstytucyjna, niemożliwa do pogodzenia z tymi zasadami, które są wywodzone z konstytucji. Pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, pani Julia Przyłębska, poinformowała, że wniosek złożony przez pana, panie pośle, będzie rozpatrywany w pełnym składzie Trybunału. Jakie to ma znaczenie? To ma dość duże znaczenie, dlatego że ta sprawa jest ważna. Wiemy, że od odzyskania przez Polskę suwerenności w 1989 roku ta sprawa należy do spraw, które chyba najczęściej wracają w dyskusji publicznej, poruszają opinię publiczną. Wielu z nas, zapewne większość telewidzów, znakomita większość, jest osobami bardzo mocno przywiązanymi do sprawy ochrony życia i nam szczególnie mocno na tej sprawie zależy, ale też bez wątpienia jest wiele innych osób w Polsce, dla których ta sprawa jest ważna, ale też silne były bardzo w latach 90., ale dzisiaj znowu jakby odżywają takie ruchy, które mówią, że czy w ogóle kwestionują, że dziecko nienarodzone jest człowiekiem, a nawet jeśli przyznają, że jest człowiekiem, uznają, że aborcja powinna być dostępna, powszechnie dostępna, w żaden sposób nie powinna być ograniczona. Jeśli Trybunał Konstytucyjny orzecze, że dany przepis nie jest zgodny z konstytucją, zaleci poprawki, czy to prawo zostanie wdrożone w życie? Tak. Ja też jeszcze dopowiem, bo nie odpowiedziałem ostatecznie na ojca pytanie. W 1997 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał sprawę aborcji ze względów społecznych, rozpatrywał sprawę w pełnym składzie. I teraz ta deklaracja pani, decyzja właściwie, że teraz też ta sprawa będzie rozpatrywana w pełnym składzie, jest ważna. I w jednym i drugim przypadku chodzi o jedną rzecz, że orzeczenia, które zapadają w pełnym składzie, zwykle cieszą się większym autorytetem, a biorąc pod uwagę wagę tej sprawy, znaczenie dla ochrony praw jednostki, no to jest to istotne, bo zależy nam na tym, aby to orzeczenie nie tylko było pomyślne, nie tylko
aby aborcja ze względów eugenicznych została uznana za niezgodna z konstytucją, albo to orzeczenie cieszyło się możliwie dużym autorytetem. Kiedy możemy spodziewać się orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie? W 1997 roku, kiedy Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał tę sprawę, potrzebował niespełna 6 miesięcy, aby wydać wyrok. Obecnie nie możemy powiedzieć, kiedy to się stanie, bo Trybunał Konstytucyjny nie wiążą żadne określone terminy, ale pani prezes Przyłębska zadeklarowała, że należy mówić o miesiącach, co sugeruje, że to raczej w ciągu roku sprawa zostanie rozstrzygnięta. Wydaje mi się, że ta perspektywa 6 miesięcy jest perspektywą rozsądną, to znaczy ani zbyt szybką, ani zbyt opieszałą. Sprawa jest ważna, więc nie można robić tego ekspresowo. Jest ważna, więc też nie można tego zbytnio przewlekać. Mówimy o pojęciu aborcja eugeniczna. Może też spróbujmy rozszyfrować to pojęcie. Czym jest aborcja eugeniczna i jaki procent dzieci jest zabijany właśnie z tego przepisu? Aborcja eugeniczna to jest aborcja ze względu na chorobę albo niepełnosprawność dziecka, a właściwie ze względu na przypuszczenie, że dziecko nienarodzone jest już chore bądź niepełnosprawne, czy takie się urodzi. I to jest jedna z trzech możliwości w polskim prawie, która dopuszcza możliwość przerwania ciąży. W praktyce jest to najistotniejsza okoliczność. W 2016 roku według statystyk Ministerstwa Zdrowia niespełna 1100 aborcji zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce zostało przeprowadzone, z czego 1020 to były aborcje właśnie ze względów eugenicznych, czyli z powołaniem się na argumenty, że dziecko jest chore bądź niepełnosprawne, że istnieje prawdopodobieństwo, że dziecko będzie chore bądź niepełnosprawne. Przyjrzyjmy się również argumentacji zwolenników, osób, które popierają tę rzeczywistość aborcji eugenicznej. Mówią, że w ten sposób chcą oszczędzić cierpienia dzieciom. Jak do takiego argumentu podejść? No, po pierwsze musimy powiedzieć, że każdy z nas cieszy się prawem do życia. I niewłaściwe jest już stawianie sprawy w ten sposób, że ktoś inny miałby decydować o tym, jak to życie ma być długie. No, my żyjemy, urodziliśmy się, mamy swój już wiek. Też mamy różne momenty w życiu, raz jest lepiej, raz jest gorzej, też bywa, że często cierpimy. Ale to nie oznacza, że ktokolwiek inny miałby prawo decydować o naszym życiu bądź śmierci. Ten argument absolutnie nie jest usprawiedliwieniem. W żaden sposób on nie ogranicza prawa do życia człowieka. Też trzeba wskazać na szereg innych okoliczności. Po pierwsze, aborcje eugeniczne dokonywane są ze względu na przypuszczenie, prognozę, że dziecko urodzi się chore bądź niepełnosprawne, ale wiemy, że niemała część takich diagnoz, ja nie mówię, że jest to większość, jaki to jest procent, bo nie ma takich statystyk, ale wiemy, że niemała część takich diagnoz też jest niepoprawna. Bardzo trudno ocenić niekiedy, czy dziecko będzie chore, niepełnosprawne, jaki będzie stopień tego choroby czy niepełnosprawności. Więc po pierwsze też to diagnozowanie jest bardzo niepewne. Inna rzecz jest taka, że przecież właśnie stopnie choroby, niepełnosprawności są bardzo różne. W wielu wypadkach nie ma żadnych właściwie, nawet jeżeli ta choroba czy niepełnosprawność występuje, to nie występuje w żaden taki sposób, by uniemożliwiał normalne życie i funkcjonowanie. Oczywiście trzeba też dodać uczciwie, że sytuacje są bardzo różne, ale znacząca część przypadków to są przypadki, które w żaden sposób nawet nie mieszczą się w tej kategorii, którą te radykalne środowiska feministyczne tworzą, czyli wskazując na to, że te dzieci cierpią. Znane są świadectwa osób, którym lekarze proponowali aborcję ze względu na podejrzenie o choroby czy niepełnosprawności dziecka, po czym okazuje się, że dziecko rodzi się zdrowe. Czy te badania prenatalne dają taką pewność? Czy
służą temu, aby powiedzieć na 100%. Wiemy, że nie dają takiej pewności, a nawet jeśli wskazują i ta diagnoza jest prawdziwa, bardzo często ten stopień jest inny niż wydawało się z tych badań. Ale nawet przecież trzeba pamiętać, że jeśli diagnoza jest prawdziwa, no to nie oznacza, że zmienia to coś w tej ogólnej naszej tezie czy tej zasadzie, że życie ludzkie musi być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci i że w związku z tym, że dziecko miało być chore bądź niepełnosprawne, możemy dokonać aborcji, czyli tak naprawdę zakończyć życie dziecka. Tak, w 2016 roku, jak pan poseł przytoczył, dokonano w Polsce 1098 przypadków aborcji z tego przepisu, prawda? Z tego przepisu 1042. Także jest to niesamowicie duży procent dokonywanych aborcji w naszym kraju. Ponad 95% wszystkich przypadków to jest aborcja eugeniczna. Te dane się nieco różnią, ale no mniej więcej wiemy, że chodzi o około 1100 przypadków. I zdecydowanie ponad 1000 to są przypadki aborcji eugenicznej. Zgodnie z tym przepisem, do jakiego momentu dokonuje się zabicia dziecka? Do końca 6 miesiąca można przerwać ciążę ze względów eugenicznych. Wiemy także, że dochodzi do przypadków, kiedy nawet w późniejszym okresie ciąża jest przerywana. Także bywają sytuacje, że to dziecko mogłoby już normalnie żyć poza organizmem matki, gdyby się w danym momencie urodziła, mimo to dokonywana jest aborcja. Czy w takim wieku dziecko czuje ból? Pewnie przypadki są różne, ale przynajmniej część dzieci na pewno czuje ból. To tutaj też wiemy, że w tej sferze jest szybki postęp medycyny. To też jest taka sfera, w której jakby z roku na rok dochodzi do postępu medycznego. Kiedyś wiemy, że przeżywały tylko dzieci, które urodziły się, wcześniaki, które się urodziły w 8 miesiącu, czy na kilka tygodni przed terminem porodu. Dzisiaj wiemy, że także wcześniej, wcześniaki w 7 miesiącu czy w 6 miesiącu mogą przeżyć. Też nasza wiedza o tym, jak rozwija się dziecko, jest dzisiaj zupełnie inna. 40-50 lat temu, kiedy dyskutowano na temat aborcji, nie było badań. Dzisiaj widzimy, jak dziecko się rozwija, że ono żyje, jak się zachowuje. Widzimy gesty, zachowania, czyli jakby postęp medycyny prowadzi do tego, że dużo więcej wiemy także na temat tego, w którym momencie dziecko zaczyna, nie wiem, uczyć się, odczuwać. To jest rzecz, co do której nie mamy takiej stuprocentowej pewności, no ale coraz więcej na ten temat wiemy. Ten argument, że dziecko czuje czy nie czuje, jest, bo on jest wysuwany często przez środowiska aborcyjne, on jest bardzo taki zdradliwy. Trzeba też pamiętać, że osoby po urodzeniu są w różnym stanie ze względu na choroby, niepełnosprawność. Też bywa, że nie odczuwamy bólu czy emocji, ale w żadnym przypadku, tu wracamy do tego początku, nie zmienia to faktu, że ktoś inny ma prawo do decydowania o naszym życiu i śmierci. Tak, analizując te argumenty również środowisk, które są proaborcyjne, jest jeden, który jest dość zatrważający, jest bardzo zatrważający. Dzisiejsze społeczeństwo, my lubimy życie wygodne, życie, które jest przyjemne, uciekamy od trudnych jakichś doświadczeń, uciekamy od rozwiązywania jakichś trudnych rzeczywistości w naszym życiu. I też argument, który niejednokrotnie się pojawia, że nie możemy zmuszać rodziców do heroizmu opieki nad osobą upośledzoną, chorą. No, ten argument tragiczny. Taki argument jest wysuwany, ale oczywiście jest prawda, że przypadki są bardzo różne. Choroba, niepełnosprawność dziecka często jest wielkim doświadczeniem dla matki, dla rodziców, dla rodziny dziecka.
Natomiast w żaden sposób to doświadczenie nie może być argumentem za tym, aby to życie skrócić. Myślę, że to jest także ten moment, w którym należy powiedzieć, że i ze względów na przepisy konstytucyjne, i ze względów takich społecznych, ludzkich, musimy także myśleć o tym, aby wspierać matki, rodziny, osoby niepełnosprawne, tak żeby mogli prowadzić godne życie, by mogli wychowywać takie dzieci, bo wiemy, że wiąże się to na pewno z takim zdwojonym czy zwielokrotnionym wysiłkiem. I dlatego tak ważne są działania pozytywne ze strony państwa. Myślę, że w ostatnich latach te działania środowisk zajmujące się ochroną życia bardzo dużo zrobiły w tym kierunku, aby też tą świadomość upowszechniać, że musimy poza ochroną życia, w tym sensie, że chcemy ograniczyć możliwość przerywania ciąży, zwiększyć tą ochronę życia, musimy także jako państwo, jako społeczeństwo podejmować więcej starań na rzecz tych osób i rodzin. Ja wskażę tutaj też na takie konkretne działania, które w ostatnich 2 latach zostały podjęte. Bo z jednej strony mamy program 500+, który w przypadku rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi nawet mocniej działa niż w przypadku pozostałych rodzin. No i program Za życiem, który został przyjęty przez parlament poprzedniej zimy. Ja muszę powiedzieć, że od początku tej kadencji, w każdym razie od pierwszej połowy 2016 roku właśnie chodziłem i przekonywałem w parlamencie do tej idei, aby taki program stworzyć. On później przybrał nazwę Za życiem. Moim zdaniem to jest bardzo istotne, żebyśmy o tym mówili, ponieważ przeciwnicy ochrony życia, środowiska aborcyjne bardzo często zarzucały wszystkim tym, którzy opowiadali się za zwiększeniem ochrony życia, za życiem, zarzucały taki brak empatii. Wam zależy tylko na tym, żeby to dziecko się urodziło, a później nie podejmujecie żadnych działań. I uważam dlatego, że ta wrażliwość z naszej strony jest konieczna. Ona jest konieczna ze względu na to, że jesteśmy ludźmi, że powinniśmy się troszczyć o takie osoby, rodziny, ale także ze względu na przepisy konstytucyjne, od których wychodzimy. Mianowicie przyrodzona i niezbywalna godność człowieka to jest kluczowy zapis polskiej konstytucji, taka norma podstawowa. Z niej wywodzone są prawa i wolności jednostki. I z niej także możemy wywieść taki pozytywny obowiązek państwa do pomocy osobom, które znajdują się w tak trudnej sytuacji. Projekt programu Za życiem. Wspomnijmy, jakie rozwiązania przygotował ten projekt i jakie zostały już wdrożone? Projekt przewiduje cały szereg rozwiązań, które mają wesprzeć kobiety i rodziny, które znalazły się w takiej sytuacji, wychowują dzieci niepełnosprawne. Są tam takie elementy jak kwota 4000 zł po urodzeniu dziecka. Jest tam wsparcie psychologiczne, terapeutyczne. Także program ma pomóc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, aby cieszyć się pewnego rodzaju pierwszeństwem w kolejkach do specjalistów, do lekarzy. Także program przewiduje szereg różnych działań. To jest wielki krok do przodu, który został uczyniony, co nie oznacza, że zwalnia nas to z myślenia o tym, jak jeszcze, w jaki sposób należy osoby i rodziny w takiej sytuacji wspierać. Czy ten projekt zakłada pomoc również dla dzieci, u których niepełnosprawność objawiła się w tym czasie późniejszym niż ten czas okołoporodowy oraz co z osobami dorosłymi? Ten program koncentruje się na wsparciu rodzin, matek z dziećmi niepełnosprawnymi. Na pewno tą sferą, która wymaga jakby pogłębienia dalszej pracy, jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych, później też w dorosłym życiu. Wiemy, że idealnym rozwiązaniem są takie formy wsparcia, które umożliwiłyby jak największej części z tych osób, tam gdzie to jest możliwe, aby normalnie mogły funkcjonować w społeczeństwie. Czasami to się udaje.
ale bez wątpienia to jest ta sfera, w której no, trzeba zrobić więcej. Przygotowywane są zmiany dotyczące tak zwanej opieki wytchnieniowej. Na czym one będą polegać? Nie znam szczegółów tego programu. Myślę, że tutaj celem jest wsparcie rodzin wychowujących takie dzieci w sytuacjach, kiedy wiemy, że ta opieka wymaga olbrzymiego zaangażowania, wysiłku. Chodzi o to, aby osoby, które opiekują się, w jakiś sposób zostały też odciążone od codziennych obowiązków. A jakie zostaną wprowadzone rozwiązania w tym kolejnym pakiecie wprowadzania tego programu Za życiem? Ta dyskusja jest przed nami. Ja myślę, że ważną rzeczą jest stworzenie szerszego programu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, rozszerzenie możliwości rehabilitacji takich dzieci i to, o czym wspomniałem wcześniej, także przejścia tego, z tego okresu, kiedy dzieci są niepełnoletnie, do dorosłości. Tutaj zwracają się do mnie rodzice dzieci, zwracając uwagę na to, żeby z jednej strony być może wydłużyć edukację. Inne rodziny mówią, że raczej nie chodzi o edukację, co właśnie o znalezienie takiego jakiejś formy terapii w okresie dorosłym. Na pewno w tej sferze musimy w przyszłości zrobić więcej. Takim najważniejszym obszarem dla wsparcia osób niepełnosprawnych jest ich najbliższe otoczenie. To są rodzice, opiekunowie. I jakie tutaj zostały podjęte przez rząd działania, aby to najbliższe otoczenie również wesprzeć w opiece, w zatroskaniu nad osobą, nad dzieckiem niepełnosprawnym? No, to są te kwestie z programu Za życiem, o których wspominaliśmy. To jest pomoc terapeutyczna, pomoc lekarska. Na pewno też w tej sferze opieki i odciążenia, to ojciec już o tym wcześniej mówił, to jest ta sfera, która no, musi zostać pogłębiona, dlatego że tutaj też często rodziny sygnalizują, że potrzebują większego wsparcia ze strony państwa. Chociażby rzeczywistość związana z tym, że dziecko, osoba niepełnosprawna wymaga opieki. Niejednokrotnie jest to opieka związana z no, dość obszernym również zakresem czasowym, co uniemożliwia wykonywanie zawodu, pracy zarobkowej, tak aby też utrzymać, prawda, rodzinę, utrzymać dziecko, zabezpieczyć także te podstawowe sprawy związane z rehabilitacją, z lekami, z lekarstwami różnego rodzaju. I tu też środowiska osób niepełnosprawnych no, apelują, zwracają się o to wsparcie również do rządu w tym zakresie takim materialnym. To jest niezwykle istotna sprawa. Wiemy, że choroba, niepełnosprawność zwykle wiąże się z takim zwiększonym zapotrzebowaniem na opiekę lekarską, medyczną, ale także jest to związane z kwestią dostępu do leków. Także tych działań jest tutaj bardzo, bardzo wiele. W kolejnych latach będziemy podejmować działania, aby w większym stopniu wesprzeć rodziny i osoby w takich sytuacjach. Natomiast to nie jest tylko tak, że jest to, myślę, apel w stronę państwa. Myślę, że całe środowisko pro-life dziś lepiej rozumie to, że bronimy życia, zabiegamy o to, aby ograniczyć możliwość zabijania dzieci, ale jako społeczeństwo musimy zrobić więcej, aby osoby niepełnosprawne lepiej integrowały się z nami. Czyli jest potrzebny pewnego rodzaju wysiłek też społeczeństwa, by więcej wychodzić do takich osób, w jakiś sposób dbać o to, aby one nie czuły się na marginesie społeczeństwa. Istotną sprawą jest więc to, aby poza działaniami ze strony państwa, tymi takimi materialnymi, także ze strony społeczeństwa, kościoła, grup zajmujących się sprawami rodziny i ochroną życia, były inicjatywy i wsparcie. Istotną sprawą jest kwestia tego, aby wesprzeć także matki czy rodziny, które z różnych powodów nie są w stanie wychować dzieci, czyli kwestie związane z adopcją takich dzieci. Więc jakby tu
pól działania jest bardzo wiele, ale myślę, że w ostatnich latach no, jest pewnego rodzaju przełom w tej sprawie i to jest dobrze, że ta dyskusja także dotyczy tego aspektu nie tylko samej ochrony życia, ale także później zapewnienia tego, aby to życie było no, możliwie dobre. Też z pewnością niezmiernie istotnym i ważnym jest to, że jest pewnego rodzaju rozmowa, dyskusja, prawda, konsultacje społeczne również i pewnego rodzaju wysłuchiwanie, nasłuchiwanie osób, środowiska osób niepełnosprawnych, jakie są ich potrzeby. Z tym, że też rodzi się to pytanie, kiedy ewentualnie już, czy możemy pokazać, wskazać pewnego rodzaju momenty, kiedy te postanowienia, te wnioski ze wspólnych spotkań, rozmów będą wdrażane w życie, tak aby też jak najszybciej pomóc tym osobom, które jednak no, z każdym dniem przeżywają pewnego rodzaju trudności. One są systematycznie wdrażane i te dwa najważniejsze programy, czy dwa istotne programy działają i działają, myślę, bardzo dobrze. Wiemy, że w skali całej Polski program 500+ spowodował ograniczenie skrajnego ubóstwa wśród dzieci o 90%. To także dotyczy w niemałym stopniu rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Także dzisiaj rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi korzystają z programu Za życiem. Prawda jest taka, że jeśli weźmiemy pod uwagę no, lata czy dziesięciolecia, w których poprzednie dziesięciolecia, kiedy to wsparcie też było, ale powiedzmy nie było tak dużych kroków, to wiemy, że potrzeby cały czas są duże, że wiele rodzin korzysta z tych programów od stosunkowo krótkiego czasu. Wiemy też, i o czym już nasza rozmowa też tutaj sygnalizowała, że jest wiele obszarów, jeśli chodzi na przykład o opiekunów, o to, żeby stworzyć, dać szansę takiego dodatkowego wsparcia dla rodziców, że wiele programów jest na różnym stopniu realizacji, ale te rzeczy się dzieją. Prawna ochrona życia i rodziny to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam. W tej pierwszej części naszego spotkania zapraszamy również widzów do współtworzenia tego czasu. Numery kontaktowe do naszego studia są następujące. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013. Drugi numer kontaktowy 48 56 657 0014 oraz numery w naszej rodzinie, które są następujące 536 600 300 lub 536 600 400. Prawna ochrona życia i rodziny, temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam. Naszym gościem, przypomnę, jest pan dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, prawnik specjalizujący się w prawie konstytucyjnym. Pana zdaniem, jako osoby też zajmującej się rzeczywistością konstytucji, ten przepis o aborcji eugenicznej jest niezgodny z konstytucją? Tak, w mojej ocenie on jest niezgodny z konstytucją. No i tą ocenę podzieliło 106 posłów, którzy podpisali się pod wnioskiem. Są to osoby z różnych klubów i kół poselskich, także posłowie niezależni. To jest grupa dosyć duża. Aby złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, potrzeba wsparcia 50 posłów. Tu mamy ponad dwukrotnie większą liczbę. Wiemy także, że gdyby było potrzeba, w Sejmie znalazłoby się kolejnych 100, 150, a może nawet 200 podpisów pod takim wnioskiem, dlatego że jest bardzo szerokie przekonanie, że ta aborcja eugeniczna jest rodzajem barbarzyństwa, eugeniki. Wiemy, że tego rodzaju praktyki no, kojarzą nam się one z pierwszą połową XX wieku. To był bardzo modny taki prąd intelektualny, także w medycynie, aby eliminować ze społeczeństwa osoby chore, jak mówiono, aby czynić świat lepszym, człowieczeństwo lepszym, bo to było takie przekonanie, że jeśli wyeliminujemy chorych, niepełnosprawnych, to życie będzie lepsze. No najokrutniejsza forma tej praktyki znana jest oczywiście z czasów III Rzeszy, kiedy stało się to działaniem na skalę
na skalę no, taką no, przemysłową. Wiemy, że w Polsce, na przykład tutaj w Gnieźnie, na Dziekance zostali wymordowani pacjenci. Pamiętam jednak kiedyś koleżanek opowiadała mi, że jej dziadek był psychiatrą i potem, co się stało po tym, jak Niemcy zabili pacjentów, się przekwalifikował i nigdy więcej nie chciał zajmować się psychiatrią. Także to doświadczenie było bardzo, bardzo bolesne. To myślenie o tym, aby czynić, aby pozwolić żyć, że wartościowym życiem jest tylko takie życie, które jest zdrowe, ono, choć nie w takiej formie, jak w pierwszej połowie XX wieku, istnieje do dzisiaj. W tych dyskusjach z środowiskami feministycznymi bardzo często pojawia się argument, czy chcemy, aby chore i niepełnosprawne dzieci żyły. I tutaj trzeba powiedzieć, że no, świat bez osób chorych i niepełnosprawnych byłby światem mniej ludzkim. Przedwczoraj, w piątek, byłem na przeglądzie piosenki osób niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego i z Poznania. Występowało 70 grup złożonych z osób niepełnosprawnych, wykonywało utwory. Organizatorzy mówili, że musieli, że w przyszłym roku chcą zrobić dwudniowy przegląd, dlatego że nie byli w stanie dopuścić z tego jednej części tylko Polski wszystkich zespołów i osób, które chciały zaśpiewać. Te osoby były pogodne, były radosne. Wydaje mi się, że ważną rzeczą, także rozmawiając z osobami, które są niechętne ochronie życia, warto byłoby zabrać, pokazać tego rodzaju spotkanie, żeby no też wzbudzić taką refleksję. I aby taki argument, że tylko ludzie o pewnych kwalifikacjach mogą żyć, nie był używany. Też trzeba pamiętać, że ten argument, jeśli ktoś używa w stosunku do dzieci nienarodzonych, można zapytać, czy nie chciałby, dlaczego nie używa go, czy używa go, czy uważa za słuszny także w przypadku osób narodzonych. Jakie to miałyby być kwalifikacje, jakie cechy, którymi ten godny życia człowiek miałby się charakteryzować. I zwykle tego rodzaju argumenty powodują takie cofnięcie się drugiej strony, zastanowienie, rzeczywiście to może nie jest właściwe. Od tego argumentu o krok do eutanazji. Panie pośle, zanim wrócimy do naszej rozmowy, też chcemy podjąć rzeczywistość, która jest związana z tym projektem Za życiem. Też przytoczmy tutaj, bo to jest projekt, który obejmuje konkretne lata, prawda? Jakie są tutaj konkretne środki przeznaczone też na to, aby pomóc, wyjść z pomocą osobom, które borykają się z niepełnosprawnością? Program Za życiem przewiduje określone świadczenia wspierające rodziny, dzieci niepełnosprawne. On nie jest finansowo ograniczony w tym sensie, że jeśli rodzi się dziecko niepełnosprawne, to państwo znajdzie środki, żeby wypłacić 4000 zł, o których wspomniałem. Podobnie ma się rzecz, jeśli chodzi o inne świadczenia, które są w programie gwarantowane. Panie pośle, również pojawia się pewnego rodzaju pytanie związane z poszczególnymi, czy to ośrodkami, czy miejscami dziennego pobytu, gdzie by właśnie osoby chore, osoby niepełnosprawne mogły też rozwijać swoje pasje, swoje zainteresowania. Takie ośrodki funkcjonują, istnieją. Jest tylko pytanie właśnie o to, aby takich miejsc może było więcej w naszej przestrzeni. Na pewno chodzi o to, żeby było ich więcej. Także zapewne ważne byłoby to, aby były być może bardziej różnorodne. Dlatego, że tych sytuacji jest bardzo wiele, one są różne. Są różnego rodzaju choroby, niepełnosprawności, stopnie niepełnosprawności. I chodzi o to, żeby te ośrodki no, odpowiadały potrzebom, które są. No i drugi element, na który wiem, bo też to słyszę też w ostatnich dniach, które rodzice może w takim zdwojoną siłą się zwracają, no to jest kwestia właśnie rehabilitacji. Aby znaleźć więcej środków na rehabilitację takich osób,
bo to jest taka potrzeba, która jest bardzo istotna. Podczas naszego spotkania na antenie telewizji Trwam podejmujemy temat prawna ochrona życia i rodziny. Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Halo, halo. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Kto jest Mówi Leszek z Bielska. Ja mam taką propozycję. Jest taka sytuacja w tej chwili w Polsce, że kobiety mogą iść na emeryturę mając 60 lat, a mężczyźni 65. I te kobiety, które urodziły kilkoro dzieci, są bardzo finansowo poszkodowane. Ja mam taką propozycję, żeby każdy z nas, mężczyzna czy kobieta, podejmując pracę, najpierw odpracował 2 lata na rzecz swojej mamy, że go urodziła. A mama, jak idzie na emeryturę, wtedy dostaje 2 lata ze średniej krajowej za każde dziecko. I wtedy, bo wiemy, że nasze mamy troszczą się o nas do końca swoich dni. I uważam, że kobiety są poszkodowane, stąd są te czarne marsze. To byłby kolejny argument za tym właśnie, żeby kobiety chciały rodzić, a jednocześnie byłaby to jakaś sprawiedliwość społeczna. Bo jak mówię, 5 lat kobiety mogą wcześniej iść na emeryturę, a wiemy, że na ogół zarobki kobiety mają mniejsze, a jeszcze wyrwane lata na opiekę nad dziećmi i tak dalej. Uważam, to jest duża niesprawiedliwość. Panie Leszku, pozdrawiamy, dziękujemy za ten głos w dyskusji. Panie Polsinę, prosimy. Wiemy, że to jest ważna rzecz, aby rzeczywiście to wsparcie macierzyństwa i wsparcie kobiet było większe. Programy społeczne, tak jak 500+, są bardzo istotne, ale wiemy, że w tej sferze, która jest ważna i dla poszczególnych osób, ale i w sferze takiej wspólnotowej, no bo to jest problem demografii, wiemy, że powinno nas być rodzić się więcej, jeśli chcemy zapewnić zastępowalność pokoleń. Tu są różne rozwiązania rozważane, tak aby w jakimś stopniu zachęcić kobiety do tego, aby stworzyć warunki do tego, aby to chętniej może decydowały się na macierzyństwo. Bez wątpienia tym problemem, który wydaje się bardzo istotny, jest kwestia tych awansów zawodowych. To jest taka presja wytworzona, ona zawsze pewnie istniała, ale w ostatnich dekadzie czy dwóch jest szczególnie odczuwalna, zdobywania kolejnych stopni zawodowych. Kobiety lekarze, prawnicy, nauczyciele. Edukacja trwa bardzo długo, później zdobywanie kolejnych tych tytułów, szczebli awansu. Także musimy we wszystkich tego rodzaju przepisach w większym stopniu myśleć o tym, że te regulacje w przypadku kobiet muszą być inne, uwzględniać to, aby mogły bez szkody dla swojej, bez istotnej szkody dla swojej spraw zawodowych urodzić, wychować nie jedno, ale więcej dzieci. Czy wycofanie z ustawy aborcyjnej, tego zapisu o aborcji eugenicznej, może stanowić taki milowy krok do całkowitej ochrony życia? No, tu musimy wrócić do tego rozróżnienia, że mamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i ustawę Komitetu Społecznego Zatrzymaj Aborcję. Jeśli w przypadku wniosku do Trybunału Konstytucyjnego pytamy, czy ten przepis jest zgodny z Konstytucją. Jeśli okaże się, że jest on niezgodny z Konstytucją, to Trybunał uchyli go i on przestanie obowiązywać. W gruncie rzeczy najprawdopodobniej wtedy nie będzie potrzebne żadne działanie ze strony ustawodawcy. Natomiast ta druga droga to jest droga ustawowa. Kiedy Komitet Zatrzymaj Aborcję zakończy zbieranie podpisów, a to ma mieć miejsce pod koniec listopada. Podpisy zostaną złożone w Sejmie. Sejm będzie miał 3 miesiące na to, aby odbyło się pierwsze czytanie. Będą trwały dalsze prace. Trudno powiedzieć, jak czasowo te inicjatywy będą się układać. Jeśli one są od siebie niezależne, chociaż prawdą jest, że istota obu projektów dotyczy tego samego, czyli aborcji eugenicznej. Ja bardzo duży szacunek mam dla pani Kai Godek i całego środowiska, które podejmuje już kolejną inicjatywę
właśnie obywatelską. Już było wielokrotnie zbierane podpisy, setki tysięcy, łącznie pewnie kilka milionów podpisów zostało zebranych. Mam nadzieję, że tym razem uda się tą sprawę pozytywnie dla ochrony życia przeprowadzić. No i ocalić tak naprawdę zdecydowaną większość dzieci, które giną w Polsce ze względu na aborcję. W przestrzeni publicznej funkcjonuje również zdanie mówiące, że nie należy naruszać tego istniejącego w Polsce tak zwanego kompromisu, prawda, aborcyjnego, ze względu na to, że może to zadziałać na zasadzie pewnego rodzaju wahadła, że gdy przyjdzie zmiana na przykład partii politycznej, że to może pójść bardzo radykalnie właśnie w drugą stronę. No, to jest argument na poziomie politycznym. Tam, gdzie mówimy o projektach ustaw, to ten argument może być używany. Czy należy tą sprawę tak ukształtować, czy inaczej. We wniosku do Trybunału Konstytucyjnego my pytamy o to, co jest zgodne z konstytucją. W ostatnich 2 latach te dyskusje na temat konstytucji były w Polsce bardzo żywe. Bardzo często powoływano się na konstytucję. I to, co jest jakby, na co należy zwrócić uwagę, że powoływano się na konstytucję w wielu sprawach, każdy ma do tego prawo, ale także w sprawach niekiedy bardzo drobnych, proceduralnych. Natomiast tutaj mamy kwestię ochrony życia. No, najważniejszą z ważnych pewnie kwestii, które sobie możemy wyobrazić. Więc my tutaj pytamy Trybunału Konstytucyjnego nie o to, co się komu wydaje, jak być powinno, tylko pytamy, co jest, a co nie jest zgodne z konstytucją. Czy te dzieci mają prawo do życia, czy nie mają tego prawa. Więc ta kwestia jest niezależna od tych argumentów politycznych. I druga rzecz, to wiemy, że od 1997 roku, od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, bodajże w każdej kadencji były zgłaszane projekty zarówno liberalizujące te przepisy, czy idące w kierunku tych rozwiązań, które Trybunał Konstytucyjny uznał wcześniej za niekonstytucyjne, czyli aborcji ze względów społecznych, i mamy projekty zwiększające zakres ochrony życia, czyli taki jak w tym razem to jest projekt pani Kai Godek, Komitetu Społecznego Zatrzymaj Aborcję. Czyli wiemy, że ta dyskusja cały czas się toczy. Kilkakrotnie, tylko kilka głosów zabrakło do tego, żeby przepisy zostały zmienione. Więc wiemy, że trochę w tym momencie trudno mówić o jakimś kompromisie, skoro cały czas podejmowane są różne starania, żeby tą sytuację zmienić. Prawna ochrona życia i rodziny to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, halo. A, witam. Również kogo witamy? Sławek z Kaszub, z Pomorskiego. Ja chciałem tutaj tylko tak też zasygnować właśnie odnośnie osób niepełnosprawnych, dzieci, bo u nas też jest duża, my to tak na wsi mieszkamy, jest też, ale ogólnie tak chodzi, nawet, że chodzi o rehabilitację dzieci, nie? Bo właśnie przez tutaj była rozmowa też właśnie, omawiana ta sprawa, ale to jest jak gdyby przysługuje 2 razy do roku taka rehabilitacja, a jedne dzieci są jak u nas tutaj w otoczeniu, też potrzebują no nieraz bardzo dużo, kilkanaście razy do roku. I wtedy rodzice muszą sami te środki wydobywać, a nie, niekiedy nie jest stać rodziców, nie? I tak muszą no i prosić czy tam i tu, żeby te środki zdobyć, nie? I tak jest też trudna sytuacja właśnie tych rodziców, nie? Nieraz i tak no tyle, żeby właśnie tą rehabilitację, bo to jest taka najpowszechniejsza niepotrzeba tych rodzin, które mają dzieci niepełnosprawne, chore, nie? I to tak ta jedna sprawa by była i chciałbym taką sprawę, chciałbym też właśnie, że jak jest teraz odnośnie tej ustawy właśnie, żeby no jednak w końcu, no wszyscy mówią, że no są za życiem, ale jakoś ciężko jest to wprowadzić, nie? Tą ustawę zmienić. Także my by tak bardzo prosili, żeby to jednak jest tyle teraz posłów większości, żeby jednak tą wiarę okazać i to zmienić. No tak chyba to tyle. Tyle, co tak przychodzi nam. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również panu serdecznie za ten głos w dyskusji. Panie pośle. No to piękny głos. Piękny głos, jeśli chodzi o tą zachętę.
i wsparcie, ale ważny też jeśli chodzi o tą sprawę rehabilitacji. Ja bez wątpienia będę tą sprawą się zajmował, ją też monitorował. Dodam tylko może, że bez wątpienia program 500+ był programem, który był też pomyślany w taki sposób, aby dać rodzinom, także rodzinom na szczególnych warunkach, rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, pewne dodatkowe środki, dać środki na różne cele. W przypadku rodzin niepełnosprawnych także na kwestie rehabilitacji, ale bez wątpienia tu nie mam żadnych co do tego wątpliwości, że tego wsparcia trzeba więcej i deklaruję, że będę o to zabiegał, aby to wsparcie dla osób niepełnosprawnych było większe. Chciałem też dodać, bo to jest uważam też istotne, że ta sprawa ochrony życia jest i powinna być traktowana ponadpartyjnie. Tych 107 posłów to byli ludzie z różnych poglądów politycznych, bo i z Prawa i Sprawiedliwości bardzo wielu, i z ruchu Kukiz 15, i z Koła Wolni i Solidarni, i z posłów niezależnych. Czyli jakby to poparcie jest szerokie, a wiemy, że przecież także w niektórych klubach opozycyjnych, innych klubach opozycyjnych też są osoby, które są za tą sprawą. Istotne jest to, żebyśmy przekonywali, że w tego rodzaju sprawach te normalne zasady walki politycznej powinny być gdzieś odłożone i powinniśmy koncentrować się na tej pozytywnej sprawie ochronie życia, a później wsparcia także rodzin. I tu chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, ponieważ wniosek do Trybunału Konstytucyjnego to jest wniosek ściśle prawny. Tak jak wspomniałem, tam nie ma polityki, nie ma jakichś innych argumentów. On jest oparty o przepisy Konstytucji i o to orzeczenie, od którego ojciec wyszedł z 97 roku, z 28 maja 97 roku Trybunału Konstytucyjnego, ale jest ono także wsparte kilkudziesięcioma głosami prawników, ekspertów z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, czyli można powiedzieć prawników różnych specjalności, którzy są za tą sprawą. I tym, co jest istotne, że ci prawnicy to są ludzie też różnych poglądów politycznych, różnych biografii, w różnych sporach zajmowali różne stanowiska. To, co dla sprawy ochrony życia jest ważne, to, żebyśmy powiedzieli, że to jest sprawa, która łączy wszystkich ludzi dobrej woli. I myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy poszli o krok dalej, byśmy zapewnili tą ochronę życia, by nie pozwolić na wtłoczenie tego w takie linie polityczne, partyjne, sporów codziennych, które są ważne, ale które przy tej sprawie wydają się niezasadnicze. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam. Bardzo proszę. Halo. Prosimy bardzo. Halo, Artur z Warszawy. Szczęść Boże, panie. Czy mnie słychać? Tak, prosimy. Ja mam takie pytanie do gościa. Bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście gościa, pana Wróblewskiego. Najpierw taka uwaga, przepraszam, troszeczkę wychodząca poza temat, ale wiadomo, że słuchają nas także inni parlamentarzyści. Ja mam prośbę o to, żeby była bardziej konkretna edukacja dla osób niepełnosprawnych. Tutaj mam na myśli osoby z zespołem Downa, które są na granicy normy intelektualnej. Mam prośbę w tym zakresie o to, żeby takich placówek było więcej. A jeżeli chodzi o to, gdy już te osoby dotrą do poziomu maturalnego, żeby takim osobom dać więcej czasu na zdawanie tego egzaminu. Wydłużenie o jeszcze jeden rok zdawania matury i ewentualnie wydłużenie czasu zdawania tej matury podczas egzaminu. A teraz chciałbym zadać pytanie związane konkretnie z tym tematem, ochroną życia, czyli aborcji eugenicznej. Otóż mam pytanie, czy w aspekcie tego projektu osoba, która, kobieta, będzie miała ciążę pozamaciczną, czy ta sytuacja będzie chroniła jej dziecko, czy tu będzie
sytuacja jakaś bezradności, że to będzie kwalifikacja do aborcji. I to jest to pytanie. Panie Arturze, dziękujemy również za załączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję. Prosimy. Zacznę od tych sugestii. To bardzo ważne sugestie. Ja też je zapisuję. Nie znałem tego problemu tak dobrze. I też prośba do wszystkich telewizów, jeśli mają uwagi związane z tą sferą, ja nie mogę zobowiązać się, że wszystkie problemy, które zostaną zgłoszone, jakby rozwiążę, tym bardziej, że czy my rozwiążemy jako Prawo i Sprawiedliwość z dnia na dzień, ale jeśli będą mi przesyłane, to ja na pewno podejmę działania i zainteresuję się różnego rodzaju problemami, które się pojawią, niezależnie od tego, czy dzisiaj ktoś tutaj uda się dodzwonić, czy się nie uda dodzwonić. I teraz druga kwestia. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczy tej sprawy, która jest obecnie w Polsce najszerzej dyskutowana, można powiedzieć tak, że podnoszona przez ruchy obrońców życia, czyli aborcji eugenicznej. Nie dotyczy kwestii sytuacji zagrożenia życia matki, a więc ta kwestia jest poza zakresem wniosku. Wydaje się, że to sformułowanie tego wniosku i koncentracja na sprawie aborcji eugenicznej jest związana z tą okolicznością, o której ojciec mówił. W związku z tym, że przygniatająca większość przypadków, ponad 95% właśnie dotyczy tego problemu, na nim chcieliśmy się w tej sprawie skupić. Trwa, można powiedzieć, walka cywilizacyjna. Środowiska lewicowe apelują o ratowanie kobiet. Pana zdaniem, przed czym należy ratować kobiety w tym kontekście? No to ta nazwa także tego komitetu proaborcyjnego Ratujmy Kobiet jest przewrotna, ponieważ wiemy, że no mniej więcej połowa zabijanych dzieci to są dziewczynki. W związku z tym ta nazwa wydaje się zupełnie nieadekwatna, dlatego że no, konsekwencją w tym wypadku aborcji eugenicznej jest śmierć setek dziewczynek. W przypadku tych postulatów, aby jeszcze zliberalizować dostęp do aborcji, aby aborcję uczynić powszechną, mówilibyśmy o dużo większej liczbie przypadków. Środowiska, wiemy, że przerywanie ciąży jest dla części środowisk feministycznych pewnym takim kluczowym postulatem ideologicznym. To stało się takim rdzeniem tego programu, że najważniejszą rzeczą dla szczęścia kobiet jest możliwość przerywania ciąży. Z jednej strony musimy, wydaje mi się, że jedną rzeczą jest to, że musimy prezentować ten pozytywny program, o którym już dzisiaj mówiliśmy, czyli z jednej strony zwiększać ochronę życia, zapewniać wsparcie dla kobiet i rodzin, ale musimy starać się także z tymi środowiskami rozmawiać, pokazywać, że argumenty wysuwane przez środowiska feministyczne bardzo często są jakimiś argumentami wyrwanymi z kontekstu, często niesprawiedliwymi. Pokazywać, że życie osób niepełnosprawnych, chorych też ma swój sens. Tym bardziej trzeba odwołać się do tych argumentów też natury konstytucyjnej, że każdy z nas ma prawo do życia. Trzeba też dawać konkretne argumenty dotyczące tego, że jeśli kobieta z jakichś powodów nie może wychować dziecka, to istnieją odpowiednie procedury pozwalające na adopcję takiego dziecka. Kiedy jest jakaś potrzeba wsparcia, to można skorzystać z tego wsparcia w takim czy innym zakresie. Więc poza krytyką tych środowisk istotne jest moim zdaniem także próba jakiegoś dialogu, chociaż ten dialog jest bardzo trudny. Ja tego też doświadczam w ostatnich 2 tygodniach, bo bardzo takie agresywne ataki w internecie, na Facebooku, na moim profilu pojawiają się właśnie takie osoby o bardzo radykalnych, feministycznych poglądach, bardzo agresywnie atakują. To, co jest ważne, to żeby odpowiadać w miarę spokojnie, kulturalnie. Wiemy, że racja jest po naszej stronie, więc trzeba rzeczowo pokazywać argumenty. Tutaj też właśnie różne organizacje zajmujące się ochroną życia robią bardzo dobrą pracę, prezentując, nie wiem, na YouTubie
na przykład filmy z osobami niepełnosprawnymi, pokazując, ktoś obejrzy jeden czy drugi taki film, no to dwa razy się zastanowi, zanim powie, że życie takiej osoby jest mniej wartościowe niż osoby zdrowej. Także ta pozytywna odpowiedź jest niezwykle istotna. Tym, co jest moim zdaniem ważne, to to, żeby nie wchodzić w ten poziom agresji, które tamta strona czasami prezentuje. Odbierzmy podczas naszego programu kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Skąd? Joanna z Mazurowic. Ja chciałabym, krótko, bo tak się wsłuchuję, oczywiście jestem za tym, żeby nie było w ogóle aborcji. Tylko właśnie troszkę mnie boli, bo za mało jest poruszany tutaj jakby dobro dziecka, ale za mało jest o dobro matki. No a to właśnie kobiety decydują. Ja na przykład bardzo bym chciała mieć trzecie dziecko, bo niedawno, rok temu urodziłam. I no to była tragedia. Z początkiem porodu skończyły się, jak trafiłam do szpitala, skończyły się moje prawa jako człowieka. Nie chciałabym więcej nic mówić, bo zbyt to boli, bo jakoś akurat odbierała kobieta 32 lata stażu pracy położna. Nie wiem, czy wypalona zawodowo, bo jakoś testy na kierowców się robi, natomiast tutaj by też przydało się. Pojechałam troszeczkę pół roku po tym i główna ta, która nadzoruje położne, powiedziała, ją nie interesuje dobro kobiety, tylko dobro dziecka. Tak po prostu mi powiedziała, bo ja mówię, chciałabym spojrzeć w twarz tej położnej, która, no nie chciałabym teraz tutaj opisywać. A druga sprawa jest taka, że właśnie mieszkam z mężem, nie mamy żadnej pomocy, jeśli chodzi o opiekę, więc jestem w domu, żadnych składek ZUS. I no, obawiam się później o tą swoją przyszłość. No a to pewnie, bo 500 zł oczywiście pomaga, tylko jest takie poszkodowanie, że no, nie ma tych składek na przyszłość. Żeby jakoś to umożliwić kobietom pogodzenie, zwłaszcza jak jestem na wiosce i troszeczkę wszędzie jest właściwie daleko. Bo tyle się mówi na przykład o telepracy, być może jakoś takie właśnie, że część biurowej pracy bądź jakiekolwiek, żeby można było to pogodzić z wychowywaniem dziecka. Bo tak to jest oczywiście praca, no ale to dla kobiet praca taka, że musiała być do południa. Bo większość rodziców jest też na zmianę, no i to tyle, żeby jakoś pomyśleć też o kobietach, a to no to to się przełożyło też na, mi się wydaje, na większą liczbę urodzeń. Pani Joanno, serdecznie Panią pozdrawiamy i dziękujemy za te przykłady bardzo konkretne z życia wzięte, które też no, warto tutaj zanotować i do nich się później odnosić, prawda, Panie Pośle? Tak, no, tym bardziej, że tutaj też no, padły słowa, że jest też otwartość na życie cały czas, ale jest potrzeba wsparcia, zapewnienia takiej stabilizacji związanej na przykład z tymi składkami ZUS. No to jest jedna z kwestii, która na pewno też musi być podjęta w przyszłości. Też tutaj padła taka sprawa związana chociażby z usprawnieniem i tej kwestii położnictwa, prawda? Tutaj pewnego rodzaju, nie wiem, pani to określiła jako wypalenie zawodowe. No, to jest pewnie problem sytuacji w służbie zdrowia. Przez wiele lat ta sprawa była odkładana. Wiemy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości i w czasach, kiedy ministrem był pan minister Religa, a teraz już na poziomie konkretnych deklaracji, to, które zostaną zrealizowane, powiedział, że wydatki na służbę zdrowia zostaną w Polsce zwiększone do 6% PKB. To, że ta decyzja była odkładana przez wiele lat przez rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, była błędem. Wiemy, że
ten błąd odbija się w różnych sferach, jeśli chodzi o służbę zdrowia, ale bez wątpienia także, jeśli chodzi o położnictwo. Wiemy, że potrzeba większych nakładów także w tej sferze, no, tym bardziej, że jest to też związane z tą kwestią, czy zazębia się z tą kwestią no, fundamentalną dla przyszłości Polski. Czyli wiemy, że przez wiele lat ten przyrost naturalny w Polsce był bardzo niekorzystny. Wiemy, że powinno nas być, rodzić się więcej, więc też te warunki w szpitalach, na oddziałach położnictwa, jeśli chodzi o wsparcie i w czasie ciąży, i po porodzie, to musimy to uczynić lepszym. Temat prawna ochrona życia i rodziny jest to temat niezmiernie szeroki, rozległy. My podjęliśmy, głównie skoncentrowaliśmy się na tych dwóch rzeczywistościach, aborcja eugeniczna, również osoby niepełnosprawne i zapewnienie im pomocy również ze strony państwa, wsparcia, tak aby mogły iść przez życie, aby mogły też pięknie rozwijać się i w tej przestrzeni społecznej uczestniczyć. Tu też pojawia się pewnego rodzaju pytanie o pewnego rodzaju naszą wrażliwość na osoby niepełnosprawne. I rzadko da się, zwłaszcza w mniejszych jakichś przestrzeniach społecznych, mniejszych miejscowościach, miasteczkach, spotkać osoby, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Gdzieś niestety są wycofane z różnych względów, również z tego nieprzystosowania naszego otoczenia do no, współdziałania, współżycia z osobami niepełnosprawnymi. Chociaż jednocześnie wiemy, że to się zmienia. Wiemy, że i w parlamencie mamy parlamentarzystów, którzy są osobami niepełnosprawnymi. Wiemy, że jednak w ciągu ostatnich, i to jest akurat zmiana, w ciągu ostatnich 30 lat dużo więcej osób z różnego rodzaju trudnościami, niepełnosprawnościami zaczyna uczestniczyć w życiu, korzysta z życia. Także to, że zmieniły się standardy, jeśli chodzi o budownictwo, powoduje, że łatwiej jest osobom niepełnosprawnym, co nie znaczy, że jest łatwo. Bo wiemy, że cały czas wiele barier istnieje. Wiemy, że pracodawcy niechętnie przyjmują osoby niepełnosprawne, że jednak wygodniej jest przyjmować do pracy osoby zdrowe. Więc musimy tutaj, także jeśli chodzi o tym poziomie społecznym, starać się o większą jeszcze integrację tych osób, żeby one mogły normalnie funkcjonować w społeczeństwie. A tam, gdzie takie normalne funkcjonowanie nie jest możliwe, bo choroba jest na tyle już poważna, czy niepełnosprawność jest na tyle poważna, aby ta akceptacja społeczna była jak największa i żeby tak, no, jest tak naprawdę zadanie nie tylko dla państwa, żeby pomagać, ale też dla całego społeczeństwa, żebyśmy wykazywali się taką otwartością w rodzinach, w relacjach sąsiedzkich, w różnych wspólnotach, które nas otaczają. Wrócę też do tej myśli, którą rozpocząłem przed chwilą, o tych różnych płaszczyznach prawnej ochrony nad życiem i nad rodziną. Można tutaj by również wspomnieć o przestrzeni chociażby służby zdrowia, ale myślę, że dla wielu rodzin niezmiernie istotnym aspektem jest również wymiar sądowniczy. I myślę, że wiele rodzin też dopinguje starania rządu, starania pana prezydenta do tego, żeby w końcu sfinalizować tę przestrzeń reformy sądownictwa. A z drugiej strony chyba też jest coraz więcej ludzi, którzy mają taką świadomość i takie przekonanie, że coś jakby ta sytuacja się coraz bardziej rozmywała. Mieliśmy na początku bardzo konkretną, jaskrawą reformę i teraz jakoś tutaj takie przekonanie gdzieś występuje. No, wiemy, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości są konieczne. Myślę, że też wszyscy zdajemy sobie sprawę, nawet ta totalna opozycja, w jakimś stopniu zdajemy sobie sprawę, że jest to zjawisko niezwykle skomplikowane, bo mamy zmiany ustrojowe, nad którymi dyskutujemy w parlamencie. Mamy kwestie przyszłych ustaw, których jeszcze w parlamencie nie ma. Zmiany w procedurze cywilnej, karnej, w Krajowym Rejestrze Sądowym i później mamy olbrzymią przestrzeń wprowadzenia tej reformy w życie. Czyli tu są i zmiany personalne, i zmiany mentalnościowe, i zmiany organizacyjne. Także ten proces jest bardzo, bardzo długi.
I to jest prawda, że jeśli bierzemy pod uwagę, jak to jest skomplikowane zadanie, to motywuje nas do tego, żeby tą część instytucjonalną, te ustawy o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa, możliwie szybko przeprowadzić przez parlament. Ja mam nadzieję, że te dyskusje, negocjacje między panem prezydentem i Prawem i Sprawiedliwością już dobiegają do końca i że te parlamenty wkrótce, te ustawy, projekty wkrótce zostaną w Sejmie podjęte i będą procedowane sprawnie, co nie znaczy, że pospiesznie. Także jeszcze w tym roku te ustawy zostaną przyjęte, bo one są potrzebne. One nie zakończą reformy wymiaru sprawiedliwości, ale są takim ważnym elementem. Wydaje mi się, że też różnice między tym, co mówi pan prezydent, a i Prawo i Sprawiedliwość w tym momencie są już stosunkowo niewielkie, więc ja jestem optymistą w tym względzie. Prawna ochrona życia i rodziny to temat, który podejmowaliśmy podczas pierwszej części naszego spotkania na antenie Telewizji Trwam. I już zapraszamy na drugą część na antenie Radia Maria o godzinie 21.30. Za tę część serca dziękujemy. Dziękujemy panu posłowi. Dziękuję. Przypomnijmy, pan dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, był naszym gościem i będzie w drugiej części naszego spotkania. Dziękuję również widzom Telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Thank you.